Nowy QLED 8K, mikroLEDy oraz DSRO. Samsung na targach CES 2020 hucznie otworzył nową dekadę. Chcecie zobaczyć, jak prezentują się najnowsze rozwiązania od Koreańczyków? Zapraszam do materiału. Tegoroczne targi CES 2020 to okazja do prezentacji ulepszonej formy telewizorów obsługujących rozdzielczość 8K. Wśród tego typu rozwiązań prym wiedzie Samsung Q950TS. Oszałamiające wrażenie sprawia jego konstrukcja. W oczy rzuca się przede wszystkim jego smukłość. Firma zmieniła konstrukcję w stosunku do poprzednika, dzięki czemu ta ma zaledwie 15 mm grubości. W rezultacie telewizor niemalże zlewa się ze ścianą. Drugą innowacją jest osiągnięcie efektu bezramkowości, który najczęściej utożsamiamy ze smartfonami. Tutaj stosunek ekranu do całego frontu jest rekordowy. Ramka stanowi mniej niż 1% widocznej części konstrukcji. 99% wypełnienia frontu ekranem to wynik, którego próżno szukać nawet w smartfonach. Telewizor musi jednak też dobrze wyglądać podczas odbioru treści. Wszystkie tegoroczne propozycje 8K QLED od Samsunga otrzymały certyfikat 8K Association i są zgodne ze standardami 8K Ultra HD wyznaczonymi przez CTA, czyli Consumer Technology Association. Telewizory są gotowe na obsługę materiałów w natywnym 8K jako jedne z pierwszych propozycji na rynku. Za wrażenia audiowizualne odpowiada nowy procesor Quantum 8K najnowszej generacji. Korzysta on z doświadczeń zdobytych przez firmę w dziedzinie sztucznej inteligencji. Z jej pomocą QLEDy Samsunga rozpoznają treści i automatycznie dopasowują charakterystykę obrazu do tego, co dzieje się na ekranie. Przy wykorzystaniu masteringu kolorów wydatnie poprawia to jakość obrazów, nie tylko tych stworzonych pod możliwości HDR. Na tym nie kończą się możliwości dopasowania obrazu. Ten żywo reaguje na warunki, w jakich oglądamy ekran, a to dzięki Adaptive Picture. Nowe telewizory QLED dostosowują się do oświetlenia, jakie mamy w pokoju. To pozwala zachować wysoki kontrast i wyrazistość ekranu nawet w trakcie słonecznego dnia. Na demo pokazywano dwa telewizory, w tym jeden wyposażony w nową opcję. To na nim, pomimo mocnego oświetlenia, byliśmy w stanie dostrzec kota. Q950 jest także gotowy na sytuację, w której nie obcujemy z treściami 8K. Na targach producent poinformował o efektach prac nad otwartym standardem wideo AV1. Ten pozwoli na odtwarzanie treści wyższej jakości, czego efekty mamy zobaczyć podczas oglądania materiałów z YouTube. Bezproblemowe strumieniowanie ma zapewnić kodek AI Scale Net. Ten zarządza przepustowością sieci, by utrzymać płynne odtwarzanie obrazu, nawet przy upscalingu z 4K na 8K. Nowe rozwiązania QLED zapewniają także lepszą jakość dźwięku. Tu ponownie wkracza sztuczna inteligencja, tym razem odpowiedzialna za korekcję. Ta, podobnie jak w przypadku obrazu, dopasowuje się do tego, co aktualnie dzieje się na ekranie. Potrafi nie tylko wzmacniać, ale i akcentować wybrane partie. Jeśli telewizor usłyszy szczególnie głośną przeszkodę w jego otoczeniu, na przykład odkurzacz, przy użyciu funkcji Active Voice Amplifier podbije wyrazistość dźwięku, na przykład przy dialogach filmowych. A jeśli chodzi o dźwięk, telewizory z serii Q950 nie mają czego się wstydzić. Wyposażono je w aż 12 głośników, po 3 z każdej strony ekranu oraz subwoofery z tyłu. Dodatkowo, jeśli dysponujemy pełnowymiarowym subwooferem z serii Q, łatwo sparujemy jedno urządzenie z drugim, a telewizor posłuży jako dodatkowy kanał audio. To wszystko pozwoli na pogłębienie wrażeń wielokanałowego dźwięku przestrzennego 5.1. Samsung pokazał także co nieco technologii mikroLED i na to, aż ona trafi pod strzechy, musieliśmy czekać dość długo, jednak zdecydowanie warto. Matryce wykonane w technologii mikroLED osiągają jeszcze większą jasność maksymalną niż to, co widzieliśmy na rynku. Czeka nas także znacznie dłuższa żywotność niż w przypadku OLEDów, a także większa energooszczędność wynikająca z mniejszego zapotrzebowania na energię mniejszych diod. Nie dziwi więc, że Samsung rozszerza swoją ofertę telewizorów opartych o mikroLED. Konstrukcyjne zmiany pozwoliły na dodanie rozmiaru 88 oraz 150 cali do oferty The Wall. Każdy z nich jest oparty o konstrukcję Infinity, co oznacza, że są niezwykle smukłe. Technologia Samsunga oparta na głębokim nauczaniu pozwala na skalowanie na nich treści tak, że niezależnie od wymiaru mają one wyglądać dobrze. A prawdziwym pokazem możliwości technologii The Wall był zaprezentowany na targach ekran mający 292 cale. To oznacza ponad 7,4 metra przekątnej ekranu. W połączeniu z jasnością na poziomie 5000 nitów oraz żywymi kolorami sprawia to piorunujące wrażenie. Pokazano też urządzenie teoretycznie zaadresowane do milenialsów i generacji Z, choć tak naprawdę wydaje mi się, że do znacznie szerszego grona, bo czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w erze mediów społecznościowych, a wiele kreatywnych treści powstaje z myślą o
pionowych ekranach. Sukcesy takich platform jak Instagram czy TikTok sprawiają, że inaczej trzeba spojrzeć na konsumpcję tych treści. I takie właśnie inne spojrzenie oferuje Samsung Desero. Nazwa pochodzi od koreańskiego słowa oznaczającego pionowy albo nowy i mówi o urządzeniu, w które w każdej chwili może zmienić orientację wyświetlanego obrazu. Z urządzenia na pewno skorzystałoby dużo osób, bowiem niejednokrotnie zdarza nam się zrobić zdjęcia czy nagrywać filmy w pionie, gdy trzymamy smartfon pionowo, a Desero, który zadebiutował w ubiegłym roku w Korei Południowej, cieszy się tam popularnością. Dzięki pokazie na CES 2020 ma szansę wkupić się w łaski wielu użytkowników na całym świecie. A tak swoją drogą to widzę, że Samsung prezentuje całkiem innowatorskie podejście do swoich telewizorów i chodzi mi tutaj o stylistykę, bo czasy się zmieniają i telewizory nie są już tylko narzędziem do wyświetlania obrazu, coraz częściej liczą się ich walory estetyczne albo to, by te walory estetyczne ukryć i by warto skupiać się jedynie na obrazie, nie zaś na samej konstrukcji. I Samsung wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom na dwa sposoby. Pierwszy to zaprezentowane w ubiegłym roku telewizory Frame, które przy użyciu różnych rozmiarów dają swobodę dopasowania się do przestrzeni i dzięki charakterystycznej ramce dostępnej w wielu opcjach wykończeniowych zgrywają się one ze współczesnymi, jak i bardziej klasycznymi wnętrzami. A drugim designem działającym na korzyść telewizorów QLED jest Serif. Samsung przy jego tworzeniu wzorował się czcionkami szeryfowymi, dbając o każde zaokrąglenie i układ linii. Dzięki temu niecodzienny wygląd komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami. Pomaga w tym także Ambient Mode, który wyświetla dowolny obraz i dopasowuje się poziomem jasności ekranu do tego, jaka jasność jest właśnie w jego otoczeniu. I jak sądzicie, czy te nowości są czymś, na co zdecydowanie warto czekać? Dajcie znać w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!